Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną Daniel Washington i Matt Cockpit. Dressing do tworzyw sztucznych, czyli do pielęgnacji deski rozdzielczej oraz innych powierzchni wykonanych z tworzyw sztucznych. No dobrze, a tu jest ciekawie, bo tu jest do mycia i pielęgnacji. No, widocznie można też od razu nie myć, nie wiem, kurczę. Czyli to jest taki bardziej, no, jak kudek? Możliwe. Rzeczywiście... Znaczy, płynność, no jest, fajnie, bo on jest taki troszeczkę bardziej w porównaniu, tak jak widziałeś, z Funky Witchem, to jeżeli chodzi o aplikację, to jest fajnie. Lepszy poślizg, taki jakby bardziej tłusty był. O. Ale jeżeli chodzi o wykończenie, wybrałbym Funky Witcha. Choćby z tego względu, że woda nie zebrała go w takim stopniu jak Daniela Washingtona. To nie to, że zebrało go całkowicie, nie. To jest tak jak na oponach z dressingami. Niby ich nie ma, ale one w dalszym ciągu chronią. Tu było podobnie, ale... Funky Witch pod tym względem wypadł lepiej. Jeżeli chodzi o mat, bardzo podobnie, ale ja osobiście, jeżeli chodzi o porównanie tych dwóch dressingów, wybrałbym Funky Witcha, choćby ze względu nawet na zapach, gdzie w Funky Witchu jest super, a tu nijaki. Tak jak to określiła moja małżonka, z tego względu, że kurczę, nie potrafimy znaleźć tego zapachu. I była i gruszka, szukaliśmy i suszonych owoców, jak gdzieś tam nawet płyny do prania proszki. On taki, kurczę, jest, no ciężko go określić. Ciężko. Kolejna rzecz, bardzo mi przypomina, słuchaj, dressing, początki mojego wrzucania filmów z firmą Detailing. Tam był taki dressing niebieski i mega mi go przypomina. Na
plastikach takich, powiedzmy, plastycznych, mięciutkich, siedzi całkiem fajnie. Widziałeś w Mańku też ten, kurczę, właśnie podłokietnik. Tam usiadł bajecznie. Mat totalny. I, ale ten plastik też jest plastyczny. Też mięciuchny. Więc tutaj naprawdę elegancko. Później wskoczyłem na plastiki twarde. I zobacz. Moim zdaniem za bardzo się błyszczy na twardych plastikach. Tak jak na plastycznych, miękkich bardzo fajnie usiadł, tak na twardych, no kurczę, jakoś taki ten za bardzo połyskuje. Za bardzo połyskuje jak dla mnie i ewidentnie bardziej mu jest do tych takich bardziej plastycznych, przyjemnych, miękkich plastików niż do twardych. I osobiście ja tak bym polecał ten produkt. No dobra, jeżeli chodzi o ten dressing, no taki, kurczę, no ciężko mi go określić. To nie jest tak, że on jest zły. On jest spoko. On spełnia swoją rolę. Zabezpiecza tworzywa sztuczne. Tylko teraz wiadomo, jak to przy każdym dressingu. Kwestia tworzywa, z którego jest wykonane. Kwestia twardości, plastyczności i jak dany plastik przyjmuje dany dressing. Tutaj na szczęście mam możliwość pokazania twardych i miękkich plastików i moim zdaniem zdecydowanie na miękkie. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!